Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. W okręgu o środku O dane jest kąt o mierze 50 stopni zaznaczony na rysunku. Miara kąta oznaczonego na rysunku literką alfa jest równa. Zobaczmy, ponieważ tutaj dany jest środek okręgu, czyli powiedzmy ten odcinek AB jest średnicą naszego okręgu. Teraz skoro trójkąt jest oparty na średnicy, no to tutaj musi mieć kąt prosty. Jeżeli tu jest kąt prosty, tu mamy 50 stopni, to tutaj ile musi być? No żeby się sumowało do 180, tu musimy mieć 40 stopni. Teraz uwaga, jeżeli tu jest 40 stopni i to jest oparte na łuku, dajmy na to BC, to jest nasz łuk BC, zobaczmy, że kątem wpisanym, również opartym na łuku BC, jest kąt alfa. Czyli te dwa kąty muszą być takie same, czyli muszą mieć po 40 stopni odpowiedź A. Czyli korzystamy z własności kąta środkowego i kąta wpisanego, opartego na tych samych łukach, a tak naprawdę z kątów wpisanych, opartych na tych samych łukach, tu jest jakiś łuk, dajmy na to AB. Tu jest jakiś kąt środkowy 2 alfa. Teraz dowolny kąt wpisany, oparty na tym łuku AB, będzie dwa razy mniejszy, czyli będzie wynosił alfa. I to może być tutaj, to może być tutaj, i to może być na przykład tutaj. Takich kątów jest nieskończenie wiele. I takimi dwoma kątami wpisanymi jest kąt przy wierzchołku A o mierze 40 stopni i kąt alfa.